Dobrze, super. To startupowcy spadają na spadochronach na koniec. Oczywiście nie ma webinaru bez insurtechu. Bardzo serdecznie Państwa witam. W sumie ja nie znałem tej kolejności wcześniej, ale bardzo się cieszę, że taka była, bo no Adam tutaj Kubicki, który za chwilę ma być po mnie, miał być tą wisienką na torcie, a ja chciałbym być taką klamrą, która zepnie moich przedmówców i to, o czym opowiadali, bo szczerze mówiąc, to, co my robimy w HiPro, dokładnie wpisuje się w to, o czym była mowa przed chwilą i zaraz to Państwu opowiem. Ja też będę tu zerkał sobie, bo mam notatnik. Co prawda jesteśmy fintech, technologia, te sprawy, ale jednak stary, dobry papier zawsze na propsie, jak to się mówi. Ja sobie notowałem, dlatego że wynotowywałem te słowa, które padały w ciągu ostatniej godziny i które de facto odwzorowują naszą prezentację i to, jak my opowiadamy o narzędziu Artur Sukces, o którym zaraz opowiem. Przede wszystkim padało o tym, że no motywacja, wiadomo, jest ważna, trzeba motywować struktury sprzedaży i to nie tylko w ubezpieczeniach, generalnie u dużych dystrybutorów trzeba motywować struktury sprzedaży, ale też ważne są te narzędzia. Te narzędzia muszą być proste, muszą być intuicyjne, nie mogą zmieniać przyzwyczajeń sprzedawców, dystrybutorów, muszą być dla nich transparentne i takie, żeby no nie sprawiały problemów, tylko pomagały im w pracy. I my stworzyliśmy takie narzędzie, ono nazywa się Hyperconnector. Dla Państwa jako dystrybutorów, jako sprzedawców ono jest zupełnie transparentne, w Waszej percepcji nie istnieje tak naprawdę, ale jest w tle Waszych frontów sprzedażowych, jest z nimi zintegrowane i dzielnie rejestruje Wasze transakcje po to, żeby zapewniać Wam szereg różnych nowych możliwości. Konektor ma kilka modułów, jest jakby modularny, można go instalować w całości, można wybierać sobie moduły, natomiast ja chciałem szybko opowiedzieć o tych modułach, zanim przejdę do Artura Sukces. Pierwszym modułem jest abonementyzacja, czyli po prostu sprawienie, że w kilka sekund możemy zaproponować finansowanie składki naszego klienta, a tym samym zwiększamy mu po prostu dostęp do lepszej, szerszej ochrony, czyli robimy to sławne już APK, z którego wynika, że klient powinien sobie kupić jakiś produkt i nie zawsze stać go na niego, bądź nie zawsze chce tą gotówkę z góry jakby wydać. W związku z tym pierwsze narzędzie konektora to jest właśnie abonamentyzacja, czyli możemy sprawić, że dosłownie w ciągu 5 sekund we froncie sprzedażowym ubezpieczyciela, bez wychodzenia do jakiejkolwiek innej aplikacji, możemy załatwić klientowi finansowanie w bardzo, bardzo wygodny sposób, bez żadnych papierów, skanów, wysyłania, męczenia się z tym i tak dalej. Wszystko podpisujemy kodem z SMS-a, tak jakbyśmy podpisywali transakcje w banku, no to chyba wszyscy znają. To jest bardzo proste, fajne narzędzie, które zwiększa obroty, no bo też nie ukrywamy, jest tutaj dodatkowa prowizja, także bardzo fajnie to chodzi. Druga sprawa z tych prostych, fajnych narzędzi to jest płatność. Wszyscy w tej chwili borykamy się, my też w HiPro sprzedajemy polisy, borykamy się z tym tematem, że trzeba zapłacić. Niestety jeszcze na naszym rynku pokutuje gotówka w dużej mierze, ale pokutuje z prostej jednej przyczyny, dlatego że dystrybutorom nikt nie zaserwował do tej pory fajnej, wygodnej metody płatności, którą można zrealizować bezpośrednio z systemu, z frontu sprzedażowego, bez dodatkowych terminali, jakichś narzędzi, męczenia się z tymi narzędziami, kabelkami, ładowaniem tego itd. itd. HiPro dostarcza też moduł płatnościowy, który nie robi nic innego, tylko po prostu podstawia znaną wszystkim bramkę płatniczą. To tak jak na Allegro robicie zakupy i na koniec robicie OK w bramce płatniczej, tak samo możecie dzięki tej integracji zrobić to we froncie sprzedażowym. Poniżej sekundy transakcja jest zaksięgowana, można zrobić blikiem, kartą, pay by linkiem, jak tam sobie klient życzy. Online w waszym frontencie natychmiast jest to powiązane bezpośrednio z polisą, składka jest natychmiastowa, inkaso jest od razu, no i prowizja naliczana z góry od razu, zresztą tak samo jak przy ratalnej płatności, również tutaj ratalność jest ta po stronie płatniczej klienta, a nie po waszej jakby sprzedażowej, dla was jest to inkaso ze składki jednorazową. No i przechodząc jakby do clou dzisiejszego spotkania, to jest usługa Artur Sukces, która jakby uzupełnia nam ten właśnie ekosystem, o którym tutaj też była mowa. Jakby HiPro dostarcza pewien ekosystem, który obsługuje płatność, obsługuje finansowanie składki, jeżeli chcemy rozbić na laty, no i wreszcie zapewnia tutaj też ten element budowania społeczności, o czym też była mowa i jakby zapewnia tą ten element motywacyjny na wielu poziomach. Zaraz po kolei powiem o tych poziomach, bo jest to też bardzo fajne. Jak do tego w ogóle podeszliśmy? Tu też padało wcześniej, że dobrze by było zdiagnozować w zasadzie, jakie są potrzeby, jakie jest miejsce realizowania tych transakcji, jakie jest miejsce waszej pracy, pracy dystrybutorów, czy to jest biuro, czy to jest jakiś online i tak dalej. No, my żeśmy to wszystko przeanalizowali i stwierdziliśmy, kurczę, może lepiej zrobić to prosto, najprościej jak się da, czyli wykorzystać integrację, którą już mamy z systemem transakcyjnym, tak żeby nasz backend, nasz system wiedział, kto, kiedy i jaką transakcję wykonał, w związku z tym jaka nagroda konkursowa, czy też jaka prowizja mu się należy. Potem dodać do tego prostą aplikację, która to wszystko obsłuży i wykorzystaliśmy tutaj współpracę z takim również startupem Cyber Rescue, który w komitywie z nami wyprodukował tego Artura Sukces. Osadziliśmy to wszystko, uwaga, gdzie? W Messengerze. Dlatego zrobiliśmy to w Messengerze, ponieważ wszyscy macie już smartfony, wszyscy ich używacie. W tej chwili Messenger jest aplikacją numer 1 w Polsce, a na świecie numer 2. W Polsce ma 15 milionów aktywnych użytkowników. To jest więcej niż połowa wszystkich internautów w Polsce. I uwaga, aktywnych, to znaczy takich, którzy co najmniej godzinę dziennie siedzą w tej aplikacji. Co najmniej godzinę dziennie, a przeciętny użytkownik Messengera używa jej aż 4 godziny dziennie, ciągle. Polecam sobie sprawdzić statystyki na swoim smartfonie, zobaczycie, że rzeczywiście używacie bardzo długo tego Messengera, więc mamy tutaj transakcyjność, mamy nasz system, który wie, czyli w zasadzie nasz menedżer, Artur Sukces, wie dokładnie, w którym momencie sprzedaliście, co sprzedaliście, oczywiście w zakresie konkursu, tak, no tutaj nie ma inwigilacji jak w Pegasusie, jest tylko w tym zakresie, który jest transakcyjny i po prostu według zadanych kryteriów konkursowych nalicza tą nagrodę. No i teraz, co ten Artur Sukces potrafi zrobić? No przede wszystkim jest blisko was, no bo jest w waszym Messengerze, prawda? Czyli jest waszym friendem, jest waszym przyjacielem w Messengerze, macie go pod ręką, możecie z nim rozmawiać, to też jest nie bez znaczenia. No i on będzie was informował o różnych rzeczach. Więc zaczynając po kolei, a jako wisienkę na torcie zostawię sobie tą wypłatę. Po pierwsze, no realizuje tam ten temat informacyjny, tak? Czyli jakikolwiek konkurs objęty tą naszą integracją nie byłby serwowany przez ubezpieczyciela, czy też przez dystrybutora jakiegoś dużego, nie wiem, na przykład tutaj zachęcam do współpracy Unilink, możemy bardzo fajnie to obsłużyć. Jeżeli ten dystrybutor, czy też towarzystwo ubezpieczeniowe realizuje konkurs, już nigdy go nie przegapicie, prawda? Mając Artura Sukces jako waszego de facto pracownika, on będzie was informował o każdej nowince i ja wiem, że ubezpieczyciele mają tendencję do wysyłania tych wszystkich informacji mailem, co jest super oczywiście, czy też pop-upów systemowych we frontach, ale wszyscy wiemy jak jest. Jeżeli mamy 17, przypuśćmy, komunikacyjnych zakładów ubezpieczeń i tak każdy serwuje to mailem, no to te maile po prostu gdzieś uciekają, czasem się o nich zapomina, wpadają do spamu, jest z tym różnie. Tak samo pop-upy w systemie, no mamy klienta, chcemy szybko zrobić transakcję, nie mamy czasu na jakieś pop-upy, zamykamy, nawet nie czytamy, prawda? A wiadomość w Messengerze zawsze przeczytamy, ona nie zniknie, ona może się odłożyć na później, ale zawsze jest ta czerwona kuleczka, która tam pokazuje, masz tą wiadomość, przeczytaj spokojnie nawet wieczorem, czy rano przed pracą, czy w porze przerwy obiadowej, to nam nie ucieknie, prawda? Czyli pierwszy walor to jest ten walor informacyjny, bardzo, bardzo skuteczny. Drugi walor to jest szkoleniowy. Tutaj Adam Kubicki będzie za chwilę po mnie występował, natomiast my z Adamem też współpracujemy, jeżeli chodzi o tutaj naszego menedżera wirtualnego. Adam nagrywa bardzo takie krótkie, fajne pigułki informacyjne, pigułki szkoleniowe. To są takie 2-3-minutowe filmiki, które my emitujemy raz na jakiś czas. I można tam się dowiedzieć bardzo, bardzo dużo fajnej, super wiedzy od Adama. To jest taki drugi element, czyli mamy ten taki walor szkoleniowy. Trzecie to jest wsparcie. Otóż wszyscy wiemy, jak to jest z infoliniami. Czasem ciężko się dodzwonić, czasem łatwo, to już zostawiam, to sami wiecie dokładnie jak jest. A wirtualny menadżer jest dla was zawsze, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Oczywiście to jest usługa, która jest botem w jakiejś tam mierze. Wszyscy wiemy, że boty jeszcze nie są aż takie doskonałe na tą chwilę. My też to wiemy. Nasz bot co prawda bardzo szybko się uczy, ale potrzebuje jednak do tego czasu, natomiast stoi za nim tak naprawdę trzy stoją za nim linie wsparcia. Po pierwsze stoi za nim linia wsparcia samego bota, która odpowiada na pytania trywialne, takie jakieś związane z konkursami, z regulaminami i tak dalej, czyli po prostu rzeczy proste. Potem mamy drugą linię wsparcia, naszą HiProwską, która zapewnia wsparcie dotyczące płatności, ratalności naszych tutaj produktów. No i wreszcie mamy linię wsparcia Towarzystwa Ubezpieczeń, które no już produktowo opowie holistycznie o wszystkim. Także mamy tutaj informacje, szkolenie, wsparcie, budowę tej społeczności, tego community, o którym też było wcześniej mówione. No i mamy wreszcie to, o czym tu też moi przedmówcy mówili, co każdy lubi, uwielbia, czyli rankingi. Ja wcześniej pracowałem wiele lat w Generali, w tym w pionie finansowym, konkretniej w kontrolingu, i tam przypadało mi to szczęście rozliczania konkursów sprzedażowych, głównie dla Life'u, co prawda, ale rozliczanie, i wiem, że zawsze agenci tutaj z wypiekami czy dyrektorzy sprzedaży zawsze stali i Tomek szybciej, zamykaj ten miesiąc, zamykaj te konkursy, bo tutaj ten. No więc my tą grywalizację przenosimy też do tego narzędzia. I teraz uwaga, co jest ciekawe, to bardziej może nie jest ciekawe dla samych sprzedawców, ale dla zarządzających sprzedażą. To narzędzie potrafi kierować korespondencję per użytkownik. Czyli możemy tutaj zaznaczyć sobie na przykład, że chcemy info o wynikach konkursu czy jakiejś innej grywalizacji przekazać albo konkretnie numerowi 1 w tym rankingu, numerowi 2 w tym rankingu, czy też numerom od 1 do 5, ale możemy też wysłać do całego województwa mazowieckiego albo jakiegoś innego i tak dalej. Możemy tutaj te klastry informacyjne dowolnie sobie układać, możemy to, uwaga, automatyzować, w związku z tym tak naprawdę całą tą machinę informacyjną możemy przenieść do tego Artura, który, jak już mówiłem, jest botem, więc jakby w zasadzie to cieszy się z tego, że ma więcej pracy, a nie na to, że narzeka, i działa 24/7. Nigdy się nie zmęczy i nigdy się nie pomyli, prawda? Więc jakby to też jest bardzo fajne i ważne. Dobrze, no i teraz tak przechodząc do tej rzeczy tutaj, o której Wojtek przede mną mówił, czyli tej samej nagrody, ja sobie tu wynotowałem to, co było na tej prezentacji i tu też znowu trafiamy w punkt. Jakby bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że nasze narzędzie naprawdę fajnie powinno zadziałać. Obecnie testujemy je w Tuzie, także zachęcam. W Tuzie można już z tego produkcyjnie skorzystać, można dostawać nagrody, także tutaj Tuz też, no nie ukrywam, bardzo pomaga, ale Tuz też wychodzi nam w tej chwili w ostatnich miesiącach na takiego naprawdę super innowatora, bardzo wiele zmienia, informatyzuje, automatyzuje i gratuluję, bo to naprawdę jest dobra droga. Bardzo fajnie to działa, zresztą widać, jak widać, a widać to też po wynikach. Dobrze, więc przechodząc do tej nagrody, no oczywiście grywalizacja, gratulacje, jakiś fajny komentarz, no to jest zawsze miłe, prawda, i bardzo fajne, no ale jednak, no co, no tutaj jakby pracujemy dla prowizji, pracujemy dla tych pieniędzy jednak mimo wszystko, w związku z tym jakby nawiązując do tej ankiety, którą prezentował tutaj Wojciech przede mną, no to my tak naprawdę odpowiadamy na te wszystkie punkty. Ja tu sobie wynotowałem budżet domowy. Otóż nasza nagroda to jest nic innego jak wypłata pieniężna i uwaga, jest realizowana w momencie prawdy, czyli nie jest realizowana tak jak, nie wiem, w cyklu prowizyjnym, że zamykamy miesiąc, rozliczamy miesiąc, potem mamy 2 tygodnie na rozliczenie tych faktur prowizyjnych i tak dalej, czyli prowizja, ja powiedzmy dzisiaj sprzedaję polisę, a prowizję za nią dostaję tam, nie wiem, za 6 tygodni, nie? Jak dobrze pójdzie. W związku z tym my stwierdziliśmy, że nie, że ta nagroda, żeby była namacalna, fajna i żeby motywowała tak naprawdę, o czym tu dzisiaj sobie rozmawiamy, to musi być tu i teraz, w momencie prawdy. A momentem prawdy jest sprzedaż, czyli transakcja. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, nagroda wypłacana przez Artura Sukces trafia do odbiorcy szybciej, niż jego klient wstaje zza biurka. I to jest fakt, jakby my dostajemy bardzo wiele SMS-ów, czy też odpowiedzi w Arturze Sukces na informację o tym, że nagroda już jest zrealizowana. Wow, super, właśnie dostałem SMS z banku, że moje konto zostało uznane nagrodą, tak? A klient jeszcze nie wstał od biurka, więc jakby ta natychmiastowość jest tutaj. Zapytacie, jak to jest możliwe? No, w zasadzie jest bardzo proste, ponieważ jesteśmy spięci z systemem transakcyjnym, to nasz system doskonale wie, za co, kiedy, jaką nagrodę wypłacić, a ponieważ jesteśmy w waszym Messengerze, znamy wasz numer telefonu, w związku z tym możemy zrealizować wypłatę blikiem. A jak wszyscy wiecie, blik jest natychmiastowy, w związku z tym te wszystkie, ta cała transakcja odbywa się w czasie dosłownie poniżej 2-3 sekund, w związku z tym natychmiast jest na waszym rachunku. Zapytacie, a co jak nie używam blika? No oczywiście to też przewidzieliśmy. Jeżeli nie używamy blika, no to tu jest trochę wolniej, bo po prostu trzeba podać nam numer rachunku, ale też odbywa się to automatycznie. Czyli Artur Sukces wysyła do was SMS-a z linkiem, który należy kliknąć, przenosimy się na stronę mBanku, który realizuje tą naszą transakcję, wpisujemy w okienku mBanku swój numer konta i już za chwilę cieszymy się przelewem na naszym koncie. Jeżeli mamy konto w mBanku, no to oczywiście jest natychmiast, jeżeli w innym banku, no to tutaj w zależności od sesji eliksirowej. Czyli mamy to wsparcie budżetu domowego, czyli to, na czym według badania wszystkim najbardziej zależy, natychmiast w momencie transakcji. Czyli mogę sobie wyobrazić sytuację, tutaj nawiązuję do tych sławnych bonów z Biedronki. One były takie fajne, my zrobiliśmy badanie wśród sprzedawców, one były takie fajne, bo my usłyszeliśmy coś takiego: słuchaj Tomek, wiesz co, te bony to były fajne, jakbyście coś podobnego zrobili, bo ja sobie w czwartek i piątek mogłem na tych bonach zarobić na weekendowe zakupy. No właśnie, i słuchajcie, to jest tak proste. My chcemy dostarczać tą prostotę, tu też było wspominane o prostocie tych narzędzi, tych wszystkich procesów, rozwiązań. My chcemy po prostu dostarczyć prostotę i HiPro ją dostarcza. Narzędzie jest banalnie proste, bo jest dla was niewidoczne. Jedyne co, to wystarczy dołączyć w Messengerze i możecie sobie na przykład czwartkowymi, piątkowymi nagrodami konkursowymi zarobić na weekendowe zakupy. Po prostu. Jakby to nawiązuje do tego budżetu domowego. Elastyczność, no tutaj jest pełna elastyczność, prawda? No jakby kiedy sprzedacie, wtedy jest nagroda, macie to wszystko w swojej aplikacji, widzicie, jest wypłata natychmiast. Mówimy tu o 100% elastyczności. Wspieranie stylu życia, czyli motywowanie przez wspieranie stylu życia. No i tutaj wracam do tych naszych tematów, tego kontentu, który przekazuje Artur Sukces. Jest to zarówno kontent szkoleniowy, to tak jak mówiłem, na przykład Adam Kubicki, czy też inne techniki sprzedaży przedstawiane, ale my tam prezentujemy też na jakiś czas techniki wspomagające właśnie poprawę tego stylu życia, czyli na przykład jakieś techniki oddechowe, jakieś relaksacyjne. Wiadomo, praca branży finansowej jest dosyć stresująca, jest to praca bezpośrednia z kontaktem. To może się wydawać trywialne, ale powiem Państwu, że również taki content, czyli taka zawartość, takie informacje mają bardzo dużą oglądalność. Coś ekstra. To sobie wynotowałem kolejną rzecz. No, co może być bardziej ekstra niż wypłata nagrody konkursowej 5 sekund po sprzedaży polisy? To chyba już bardziej ekstra być nie może. Nowoczesne i online. No myślę, że osadzenie wszystkiego w Messengerze i stworzenie de facto z Messengera takiego interfejsu, no to już bardziej nowocześnie chyba się nie da. No jesteśmy po prostu dokładnie w tym miejscu tutaj, o którym zdaje się Tomek wcześniej powiedział, że odpowiadamy sobie na pytanie, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu. No to już jesteśmy w miejscu, które jest wasze, tak? To jest dosyć prywatne miejsce. Messenger, komunikator jest dosyć prywatny, dlatego my też, uwaga, to też jest ważne, nie spamujemy tam oczywiście, nie wysyłamy co 5 sekund informacji. Informacje od nas trafiają raz na jakiś czas, no i oczywiście po wygraniu nagrody, to jest ważne. Natomiast to jest też w pełni parametryzowalne przez użytkownika, to znaczy jeżeli ktoś temu Arturowi napisze, słuchaj, nie wysyłaj mi tego i tego, albo rób to rzadziej, ten bot to rozumie i będzie to robił rzadziej, albo nie będzie wysyłał. Także jakby tu też użytkownik ma pełną kontrolę, no ale jesteśmy w nowoczesnym narzędziu, które jest, no tak jak mówię, w tej chwili numer 1 w Polsce, numer 2 na świecie. I teraz no, to potrzebuje benefit idealny, to nie wiem, może to zabrzmi trochę arogancko, przepraszam, z góry, nie chciałem być arogancki, ale chyba właśnie dostarczyliśmy benefit idealny. To tak trochę pół żartem, pół serio, nawiązując do tego, co było przed chwilą. No i na sam koniec chciałem powiedzieć w ogóle, jak dołączyć do tej usługi, no bo to jest też super ważne, więc dołączyć można bardzo, bardzo prosto. Jasne, tu Ola mi już pokazuje, że muszę kończyć dosłownie ostatnie zdanie. Żeby dołączyć do Artura Sukces, żeby go zatrudnić u siebie, wystarczy wejść na stronę artursukces.pl i wpisać tam swoje imię, nazwisko, numer telefonu i już w ten sposób dołączymy, dostaniecie SMS-a z linkiem, wystarczy go kliknąć i dołączymy się do waszego Messengera, albo jeżeli jesteście sprzedawcami Tuzu, to tam sprzedając produkt ratalny, czyli 12 rat HiPro, w trakcie sprzedaży również podacie, wystarczy swój numer telefonu i już dołączycie. Uwaga, Artur Sukces będzie pracował dla każdego, kto tylko chce przystąpić, nie tylko dla agentów, sprzedawców Tuzu, ale oczywiście na razie tylko Tuz uruchomił konkurs, więc jakby zachęcam do tego.